ogólnopolskie zawody o srebrne muszkiety. Jest to 56 są zawody, jest to finał wojewódzki. Robimy rzeczywiście po raz drugi w naszym mieście. W 2012 roku były również organizowane te zawody. W tym roku zgłosiło się 17 drużyn, 9 męskich i 8 żeńskich. Drużyny są z różnej części Wielkopolski, Poznań, Turek, Kalisz, Słupca. Nasz powiat słupecki reprezentują 3 drużyny. Zespół szkół ekonomicznych, który wystawił drużynę żeńską i męską i gimnazjum w Zagórowie wystawił drużynę męską. Zawodnicy mają dodania 40 strzałów do 8 tarcz ocenianych. Do każdej tarczy mają oddać po 5 strzałów. Czas jest przewidziany 50 minut. No i przypadam na kolejny etap, na etap centralny 29 do 31 maja do Bydgoszczy, finał wojewódzki. Nagrodą są srebrne muszkiety. Jedna drużyna męska i żeńska. Co roku są zawody rozgrywane. Największy sukces 2014, drużyna żeńska z Ogólniaka zajęła 3. miejsce w województwie. To było po raz pierwszy od 15 lat udało nam się uzyskać taki wysoki wynik. Wystrzelanie jest dosyć fajną dyscypliną, dlatego że te wyniki są porównywalne. Wartości bezwzględne, czyli możemy zobaczyć po dzisiejszych wynikach, jak wypadli nasi w porównaniu z latami ubiegłymi.